Witam. Bardzo popularne pióro Kaweco Sport bardzo często się brudzi i zapaskudza. Atrament dostaje się do dwóch elementów. Tutaj pod skówkę mniej więcej w to miejsce, o, tak jak to widać tu przy tym modelu, tu już wyczyszczonym, jak przed chwilą pokazywałem, a tu jeszcze brudnym. No i jeszcze dostaje się tutaj, w to miejsce. Ja już teraz pokazuję wyczyszczone, nie będę pokazywał procedury czyszczenia, natomiast pokażę, w jaki sposób porozbierać to pióro na części, aby takie czyszczenie było możliwe. Najpierw zabieramy się do podstawowej rzeczy, czyli wyciągnięcia stalówki. Ona jest na tak zwany wcisk, czyli włożona bezpośrednio, bez żadnego gwintu do środka. Jak widać, palcami nie dało się tego wyciągnąć, natomiast za pomocą materiału takiego gumowatego, który zwiększa tarcie, łatwiej już wyjąć i to całe wyczyścić. No i teraz największy problem jest z wyjęciem tej wkładki do skówki, która tam chroni stalówkę. Można tam jakąś grubą śrubę znaleźć i lekko nagwintować tą wkładkę i w ten sposób wyciągnąć. Natomiast ja znalazłem prostszy patent, zwykła gumka, którą wpychamy na jakimś tam takim przedmiocie, który średnicą odpowiada temu i wyciągamy. Proste. No może takie proste to trochę przesadziłem. Trochę trzeba się namęczyć, żeby dobrać średnicę tej wkładki do środka i gumkę odpowiednią, ale dajemy radę. Drugi problem to wyjęcie tego elementu, w którym mocujemy stalówkę ze spływakiem z sekcji. To trzeba niestety wybić. Natomiast nie można pozwolić, aby się to zniszczyło, w związku z tym ta część musi wypaść, bo jak będziemy w nią uderzać, ona nie będzie miała możliwości wysunięcia się, to na pewno pęknie albo się w jakiś sposób uszkodzi. Dlatego też dobrze jest mieć właśnie coś takiego, taka podstawka pod wybijak z różnymi średnicami. Można to zrobić wiercąc sobie w drewnie takie otwory. No i potem potrzebujemy tylko coś o odpowiedniej średnicy, która tam wejdzie i delikatnie stukamy, leciutko, naprawdę nie trzeba dużo siły przykładać, żeby to wypadło. Jeśli już to wyjmiemy, to wyczyszczenie tych obu elementów i pozbycie się tego atramentu ze środka to prosta sprawa. Wciskamy to z powrotem do środka i wszystko gotowe. Tak Kaweco Sport wygląda po rozebraniu na czynniki pierwsze. Mamy tutaj 8 elementów, jednym z nich jest konwerter, może być nabój z atramentem. Składanie tego na pewno nie jest bardziej męczące niż rozkładanie na części, ale jeszcze pokażę, jakby ktoś miał wątpliwości. Największą tutaj sprawą jest dopasowanie stalówki do spływaka, chociaż to też nie trudne, tam jest takie wyżłobienie, do którego stalówka idealnie pasuje, a wkładać można to do sekcji, obojętnie w którym miejscu, wszystko jest okrągłe i gładko wchodzi, tylko wyprostujmy spływak, wkładamy konwerter, zakręcamy korpus i właściwie to pióro mamy już gotowe. Zasadniczą część wyczyszczoną. Jeszcze wkładamy tutaj tylko tą osłonkę na stalówkę. Dociskamy tak w ten sposób piórem, żeby to tam się wsunęło do środka, a jak już zahaczy się o gwint, to dokręcamy i wszystko jest na miejscu. Pióro czyste, ładne, gotowe do używania. Dziękuję za uwagę.